Żyję? O mój Boże, czy ja żyję? Powinienem żyć. O chuj żyje, I know, right? Możliwe, że tylko jakoś tymczasowo coś się wyjebało i Tresy tu teraz pomógł. Mam nadzieję, że to jest tylko tymczasowe. Także witam ponownie Oksaj, witam ponownie Piotrku, witam ponownie Sebastianie. I witam ponownie Kalamity, ty kurwo. Gdzie on jest? On nie może latać. Czemu go nie widać? Ej, tu jest O mój Boże, tu jest Crystal Lizard. Czy Calamity jest też tam? Możliwe. Yep. Domyślam się, dlaczego zostało tak to zrobione, ale i tak smutno. Cześć, Calamity. Słucham? Ja tym nie dostałem. Czy to właśnie jest to, co chcecie mi powiedzieć? Nie dam sobie wmówić, że ja tym przed chwilą nie dostałem. O cholera. Okej, czy jak on wzlatuje, to trzeba od niego odbiegać. O mój Boże. Jezu. Au! Tak, z tego też mnie wylogowało. Najmniej zrozumiałem, biorąc pod uwagę, że mnie wylogowało. Switching to offline mode. Przynajmniej tutaj mnie tylko do offline'a wyrzuca, a nie ten. A nie wyrzuca kompletnie do menu głównego, tak jak w DS1 to zrobiło. DS3 chyba też wyrzuca do głównego menu, z tego skojarzę. Ciekawe, po co mogłem przyjść, co nie? Jak sądzicie? Cześć, Extako XVGOR. Nie znam się na tyle na muzyce, powiem szczerze, żeby oceniać. W dodatku, mój gust jest bardzo nieadekwatny do gustu przeciętnego człowieka, więc wydaje mi się, że nie nadaje się po prostu do tego, o tak powiem. Jakbym nie chciał pomóc tak no, w tej sytuacji, tak średnio wydaje mi się, że jestem osobą do tego, która się nadaje. Dwa dusze. Więcej dusz. Więcej. Jeszcze więcej dusz muszę zjeść. Panie, więcej stability. A więcej stability oznacza, że mogę więcej tych. Więcej ataków przyjmować na staminę. Bo teraz tak, broń już dalej nie ulepszę, bo mam ją na wystarczająco dużo.
To byłoby co najmniej zabawne, coś czuję. Gdybym chciał ulepszyć, ale nie do końca chce mi się ulepszać. Naprawiać nie wiem czego. Zastanawiam się, czy miałby sens ulepszanie któregoś zestawu zbroi. Tylko jednocześnie problem polega na tym, że no nie mam udźwigu za bardzo na zbroję w tej chwili. No, gdzie jest Anglaic Armor? Tu jest. A, bo Twinklingów wymaga. To wiele wyjaśnia. Zastanawiam się, czy ten Alonite Armor miałby sens ulepszony. O kurwa, ile to dużo zużywa. Holy fuck. Będę cosplayował Alone Knighta. To brzmi jak plan. Po tym, ile musiałem znieść w Iron Keep, mogę sobie na to pozwolić. Dobra, więcej chunków nie mam. Tylko teraz tak. Założenie Alone Knight Armora sprawia, że w dużej mierze nie mogę rolować. To dość spory problem, nie będę kłamał. Zwłaszcza, że pieśnienia Havela w tej grze nie mam. Czemu mogę w tej grze ich nie? Istnieć istnieje. I powiem więcej, nawet widzę, gdzie jest do zdobycia. Więc tam pójdę. Powiem więcej, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, jest dokładnie w tym miejscu, do którego normalnie i tak bym poszedł. Tylko w drugą stronę. Powiedziałem w drugą stronę. Dobra, jak sobie poradzić z tymi złymi sentinelami teraz? Tak w miarę rozsądnie. Bąk, bąk. Olala. Przypominam, że mam w tej chwili patrole, więc wolę nie rolować, jeżeli to nie jest absolutnie niezbędne. Aczkolwiek jesteś czuję, że zaraz może być niezbędne. Ulala, dobra, dobra radę. Dobra, gdzie jeszcze byli Ruin Sentinela? Ulala. Tutaj. Kurwa! O mój Boże, jestem martwy, prawda? Jeszcze nie. Czy jestem w stanie ich jakoś pojedynczo wyciągać? To mnie zastanawia. A? Ten biedny kolega kompletnie nie wie, co ze sobą zrobić. Wow, ten za doskonale wie. Atak za dużo. To nie było atak za dużo. Ja? A ich to dwóch jest. Ups, kolega się budził.
Czy on do mnie przejdzie, czy on do mnie nie przejdzie? I przede wszystkim, gdzie jeszcze ten kolejny Sentinel się podział? On tu jest, dobra. Bąk, bąk. To jest duży bąk. Kolejny duży bąk. Ups. Chyba żyjemy. Starczą pojedynczo do Sentinela są całkiem spoko przeciwnikami. Dużo gorzej jak jest ich więcej niż jeden naraz, albo jak nie mamy tarczy. Przy okazji nawet nie wiecie, ile czasu tutaj spędziłem swego czasu, żeby farmić ich te ich set. Bo stwierdziłem, że chcę cosplayować ten Sentineli. O mój Boże. Skąd ty się tu wziąłeś? Bąk. O, tak za dużo. Czy on pójdzie za mną, nie? Czyli teraz limit i hack, no. To dobrze wiedzieć. A Boże, tu jeszcze przeciwnicy wstają. Fuck! Ale on powinien za mną pójść. Albo i nie. Ktoś może do mnie przyjść. Czy on mnie oleje? Kurwa. Najgorsze jest to, że ja wiem, że tamten instant nie zaraz do mnie z powrotem wyjdzie. O właśnie. Case in point. Bąk duży. Przez udźwig mi się w miarę wolno stamina regeneruje, na co muszę uważać. Nie zmieniłem na tarczę. Siemać. Skończyły mi się już estusy. Interesująca historia. A? I tam nie. Szkoda. Jeszcze jeden. Holy fuck! Coś tam, szli narzekający na rozmieszczenie przeciwników w DS2. Najgorsze jest to, że to jedna z tych sytuacji, w której chciałbym mu absolutnie przyznać rację. Mimo mojego lubienia DS2. Dobra, wyfarmiliśmy przy okazji w chuj dusz, tak nawiasem mówiąc. Open up! Real Soldier Sync plus jeden. I pierścień ten... Gdzie on jest? Zwiększa maksymalną odźwig i to tak zauważalnie. Bo teraz mamy 62%, tam mieliśmy przed chwilą ten... Przed chwilą mieliśmy jakieś 78. Nie zwiększa on go na tyle, żebyśmy mogli jeszcze jakiś ciężki element założyć, to na pewno. Ale jednocześnie możemy coś do tego dołożyć. Zastanawiam się, co będzie najlepiej. Ej, ta spódnica sporo daje. Nice. Teoretycznie pewnie mógłbym w tej chwili też się wrócić i jakieś punkty w Vitality na przykład wydać. Z
Skoro i tak mam 20 tysięcy duszkę, zaraz przepierdolę, bo idę do tych. Do Watchera i Defendera. To might as well. Dodatkowe HP-ki zawsze w cenie. Ej, to chyba dzisiaj rekordowy czas, kiedy spędzamy na DS2. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ulala, ależ to w staminie źle. Nawet nie jestem pewien, czy jest lepsze niż maszowanie jedynki. Mam wrażenie, że nie jest. Już był wrestling głównie TS2. To musiał być któryś z pierwszych? Bo tak to nie pamiętam, żeby był jakiś taki fragment, gdzie szło mi długo dobrze w DS2. Chyba, że ta część od momentu, kiedy przeszedłem ten pierwszy fragment w Iron Keep, to tam dość długo byłem, ale to jedyne, co mi tak na szybko przychodzi do głowy. Chciałbym przestać skakać. Kiedy ja chyba straciłem? A, na tym przecinku jedno. Będę musiał sobie popatrzeć jakiegoś razu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymagania do agility na to, żeby mieć odpowiednio tam szybkie używanie stusów, ilość iframe'ów i tak dalej. Bo z tego co pamiętam, żeby mieć fast solo, to trzeba naprawdę dużo zainwestować. Dusze. No siema. Ulala. Czy ja zdążę? Zdążę. Jak mi dają tyle czasu? A no spokojnie. Nie ma pośpiechu. Powiedziałem coś? Au! To był niespodziewany zamach rapierem. O ty kurwo. Dobra, to jest moment na leczonko. A kurwa. Widziałem, jak już wciskałem atak, że zaczyna biec na mnie i takie... A shit. Au. O Boże. Zjebałem. A? Nie będę wciskał więcej ataku, bo wiem, że to się źle kończy. Tak jak wziąłem powoli, mnie strasznie mało zaczynają leczyć. I nie do końca mi się to podoba. A, koda. Za dużo ataków próbuję wciskać. Znaczy to nie jest sensu sick, to nic złego, ale... Za bardzo się właśnie na takie kąty narażam. Oj. Stamina. Na szczęście mam dużo life jamu, więc może jakoś to będzie. Jeszcze raz. A kurwa. Ojo. Pożałuję tego.
W idealnym świecie teraz bym po prostu pobiegał i przeczekał, aż skończą im się te buffy, ale wiem, że... O kurwa. Wiem, że aż tak dobrze to nie ma. Najgorsze jest to, że oni jak się zbuffują, to ma wrażenie, że stają się to chyba bardziej agresywni niż do tej pory. O kurwa, a propos. Najgorsze jest to, że ja muszę Defendera w tej chwili bić, bardziej niż cokolwiek innego. Ja chcę już nie pobić Adaminę. No a teraz to spierdalaj, bo już Watcher biegnie. O, dobra, jest okej. To nie jest okej. Au! Holy fuck. Jestem martwy! Albo i nie. Jeszcze. Nie zdążę łyknąć Gemma raczej. O! Kurwa. A jakby Watcherowi się skończył buff, to byłoby idealnie teraz. O właśnie. Teraz mogę ich udawać, że bije. O, stamina. Byleby nie wypaść poza arenę. A kurwa. W ostatniej chwili zdjąłem tarczę i to się źle odbiło. Watcher chce mnie bić. O kurwa, stamina. Przypominam, że zaczynałem z jakimiś 35 life jamami, by the way. O. Watcher. Kurwo. Dziękuję. Podobione. No i tak jak mówiłem, to jest miejsce, w którym normalnie się bije ostatniego bossa, ale jako, że jesteśmy jeszcze za wcześnie, żeby bić ostatniego bossa, no to... nie bijemy jeszcze ostatniego bossa. A przynajmniej możemy sobie wrócić do Majuri. Muszę jedną rzecz stawić. Gdyby tak. Tak wiem, absolutny szaleniec robi to.
Nie, słuchajcie, mamy teraz trochę więcej klatek nieśmiertelności, więc na pewno będzie dobrze. Shaded Woods. Stąd chyba się szło z Infinite Cloud. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to stędy się szło. Stędy, holy fuck. Po jakie moje mówię? Tylko właśnie... nie, tu w prawo na pewno nie, to już widzę, że nie. Tu w lewo szliśmy do Dark Lake, to nie. Czyli to prosto. Tak, to zdecydowanie musi być prosto. Dobra, nie, to nie łaski bez, no Jezu. Wiem, że tu jest cyklop, pamiętam. Au. Au. Holy fuck. Chyba się trochę zmemowałem. Przestać się memować trochę, bo mi to źle wychodzi na zawie. Old Radiant Life Gem, nice. Małe gnojki załatwione. Zaraz się okaże, że to jednak tędy się szło do Dangla i będzie im przykro i smutno. Nie, no tu są wrota właśnie. Produce the symbol of the king, jada jada, otwieraj. Dawaj mi z powrotem mój pierścień. Twierdza Aldi. Aldia, ty skurwysynu, czemu zrobiłeś taką chujową twierdzę? Za każdym razem, kiedy widzę tutaj tyle przedmiotów, to zastanawiam się, gdzie jest bait. I ten bait chyba jest bardzo intensywnie widoczny w tej chwili. O, ja pierdolę. A, to przy okazji pytuję, dobrze wiedzieć. Jestem martwy? Holy fuck. Czy wy widzicie ten pasek pacyfikacji? Holy fuck. Jebać, to siadam tu. Dobra, to w sumie pytanie, czy z drugiej strony coś było? Chyba nie. Tu nie widzę, tu coś też. Czyli miałem rację, że coś tu było? Fire Seed, jakbyśmy chcieli być piramantów w grze, w której mamy zaraz tylu slotów. No, mamy zero, dobrze kojarzyłem. Radiant Life Gem. Panie, ile jest gemów? Co ja z nimi wszystkimi zrobię? Pewnie zużyję przy najbliższej możliwej okazji. Twilight Herb. No i dobra, sama twierdza. Nie należy do najprzyjemniejszych lokacji. Z tego co pamiętam. Siema. Ulala, tak się zmenowałem. Zaczekajmy na staminę może. Chcesz się bić? O
kurwa, chce się leczyć, a nie przybić. Co za frajer. Pozwoli ci ktoś się leczyć? No właśnie. Myślałem, że może da się to jakoś otworzyć, ale chyba nie tu razu. Najwyżej otworzy się tuż za mną. Smoczek. Spójrzcie, jaki piękny. A, dobra, teraz co tu gdzie było? Ogólnie kojarzę, że jeżeli chciał się tylko przespitanować twierdza Aldi, to ona była w miarę krótką lokacją. Ale jeżeli chciał się robić wszystko, to... Pullback. O, dobra. To nawet nie są wiadomości gacze. Tylko... wiadomości zostawione przez Samsung. I w tym wypadku absolutnie się z nimi zgadzam. Nie ciągnę za wajchę. Czy oceniliście kolegę? Nie uznałem się za osobę, która może sensownie się wypowiedzieć, więc nie. Dobra, teraz... Co tu jeszcze było? To jest dobre pytanie. Jest kamieniały cyklop, to na pewno. Jest skrzynka, a nie dziwię się, jeżeli będzie minikiem. Albo i nie. Czy my widzieliśmy do tej pory choćby jednego mimika w DS2? Bo nie wydaje mi się. A, tutaj mogą przeciwnicy wychodzić z luster. Siema. Myślałem, że może będę mu w stanie włożyć mojego Twin Blade'a w plecy. Ale kolega najwyraźniej woli po prostu stać i nie wiedzieć, o co chodzi. A mi nie będę narzekał. Bo to tylko ułatwia mi robotę, ale... dziwne. Okej, ty możesz stanowić już większy problem. Zabij sobie taki przerwy, bo nie mam staminy do końca, więc wolę zaczekać, aż mi się wygeneruje na tyle, żeby móc go dalej bić. Czy to nie było gdzieś niewidzialnej ściany? Znaczy niewidzialnej, zniszczalnej ściany. Wydawało mi się, że jakaś była, a może z czymś mi się myli. No, czy Ritual Band? Ritual Bandy, z tego co pamiętam, wpływają na spele stricte, więc nas to kompletnie nie rusza. Kolegom się jaj popsuło chyba. Nie będę narzekał, ale wygląda to co najmniej śmiesznie. No i dobra. To ogarnięte, możemy iść dalej. Czy powinniśmy się przejmować tym, że słyszymy odgłosy krepania? Nah. Zaraz się okaże, że brancha nie mam. No mam. Niestety, bądź niestety, bo to znaczy, że musimy cyklopa obudzić. Czy ja mogę... Przez to myślałem, że będę mógł przez niego przejść. Dobra, nie mam staminy trochę, więc chcę z nim zejść na dół. A chcesz do mnie przyjść? Może jednak. On dosłownie chce do mnie przejść. To da frajer. Znaczy wy go widzicie.
O kurwa. Umarłbym, gdyby ten hit nie wszedł. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Dragon Acolyte Mask. Kojarzę, że z tym smokiem był jakiś gimmick, tylko nie pamiętam jaki. Znaczy, mogę mniej więcej kojarzyć jaki, ale nie jestem pewien. O mój święty Boże. Czy widzicie to przeklęte gówno? Czemu są chłopy, których mógłbym odpecyfikować? Czemu miałbym im to robić? Gdzie mi to zaprowadzi właściwie? Zaprowadzi mnie to w miejsce, w którym już byłem i najwyraźniej mogę sobie po prostu tędy przejść. Czy to nie oznacza, że ja mogłem ominąć tego cyklopa? Fuck! Mogłem zignorować się cyklopa i nie zużywać brancha. Fuck! Jeżeli myślicie, że chce mi się użyć z tym bazyliszkiem, to jesteście w błędzie. Absolutnie go nie tykam. To będzie mimik, prawda? To jest mimik, prawda? To nie jest mimik. What the fuck? Ta gra nie ma mimików. To było koło tego, gdzie on był specyfikowany. Cześć. A to nie było jeszcze piętro niżej w porównaniu tego? Bo on stał tutaj. A ja mogłem przejść tędy. Czyli mogłem go olać. Fuck. Zmaldowane. Czemu nie mogę ciągnąć za wajchę? Mogę za to pociągnąć za to najwyraźniej. Pożałuję tego, prawda? Monka jest? No dobra. Fariosów powinienem parę mieć. Mimik? Czy on tu spadnie teraz, prawda? On zniszczy sobie tą klatkę, prawda? Nie, on sobie nie zniszczy tej klatki. Jop. O kurwa. Ja go kompletnie nie trafiam. Chciałem, żeby on się nie chował w miejscu, do którego... What the fuck? Ulala! Piękne, kurwa. A przynajmniej taką bombę zostaje. Czy to naprawdę się nie da wejść w żaden sposób? Nie sprawdzam jak maniak te ściany, bo kojarzę, że gdzieś tutaj była jakaś zniszczalna. O Boże. O Boże, o kurwa. Yep. Byłaś. Jest?
Czy tu coś było? Tutaj na dole na pewno jest kwas i jakieś drzwi, których otwierać nie chcę. Tu jest zamknięte. Tu jest pewnie kolejny kolega z kolei, nawet nie. Gdzieś tutaj powinno być ognisko. I ni chuja nie pamiętam gdzie. Najgorzej. Tutaj na dół wiem, że nie chcę spadać, zwłaszcza patrząc na to, co tam na dole się znajduje. A z drugiej strony, jeżeli tutaj nie ma... O mój Boże, ja to widzę. I to jest... CO?! O nie. Let me in. Let me in. Let me in, chuju. O mój Boże, to jest absolutnie kurwa przeklęte. Let me in. Cześć, smoku. Tak, to jest faktycznie taki sam smok, z jakim biliśmy się w tym u Heidego. Niestety włącznie z tą częścią, w której może zdziać ognia jak pojebany. Tak! Miałem nadzieję, że... O Boże, nie podałem się to, co widzę. To mnie sięgnie, nie, bo siedzi po drugiej stronie. Jest to tyle dobrze. Zastanawiam się, czy mogę mu siedzieć między nogami, tak jak to robiłem w wieży? Póki co zdaje się, że tak. Chyba już nie. Albo i mogę? Znaczy, smok jest lepszą alternatywą głównie dlatego, że jest jeden. A nie jest go pięciu. I jest jeden w miarę otwartej przestrzeni, a nie jest go pięciu w ciasnym korytarzu. Czy jesteście gotowi na paznokieć gaming? Bo ja się zastanawiam, czy jestem gotowy na paznokieć gaming. Kurwa, toaleta. Subikacja. Tak też można. Właśnie, czy tutaj nie dostaniemy przedmiotu, który działa jak home album? Halo? Dziękuję. To jest to, czego potrzebowałem.
Zasadnicze pytanie na dziś brzmi: ognisko Wer. Ty, ja stąd przyszedłem. God damn it! Gimbief, jestem ślepy obok Heraldki, było ognisko. Nie, nie ma. Jeszcze nie jestem na szczęśla. A, czyli tak działa, że... Dobra. Ja już wszystko widzę, już wszystko wiem. Wszystko jest tutaj dziobo. Nie, serio? To nie było ognisko żadnego? Tu jest, okej. Okay. Dobra. Wszystko jasne. Wszystko ga. Wszystko bangle, gitara, siema. Ja właśnie nie pamiętam, czy przed smokiem jest jeszcze jakieś ognisko. Może być, ale nie jestem pewien. Kopa lat. Koleżanko. Więcej. Potrzebuję jeszcze 3 agility i będę miał normalne role. Jakby się ktoś pytał, potrzeba 105 agility, żeby mieć fast role z DS3. Co niby nie jest jakoś specjalnie dużo, ale jednocześnie nie jest specjalnie mało. Czy opasało mi się tu przychodzić? Pewnie wcale, co? I powiedz mnie proszę, na chuj ja tu przyszedłem? Żeby tu spać? Twinkling Tritonite. Czy było warto? Absolutnie. Czy mogę jakoś stąd wrócić? Absolutnie. Myślicie, że ona nam dała to piórko z jakiegoś powodu? Nie wykluczam takiej opcji. A przynajmniej znalazłem Twinkling Tritonite. Udur. Było warto! Czy jakoś tak? O mój Boże, specyfikowane szuje. I teraz wyobraźcie sobie, że nie mam tej branche. Nie przejdę, co? Nope. Muszę zaczekać, aż kolega grzecznie wstanie. Jest na hita, ale i tak musiałem zaczekać. Co? What? Co to było? Nie podoba mi się to, co widziałem, słyszałem. Ja jej chciałbym nie tykać, bo tykanie jej wydaje mi się, że może sprowokować smoki. Fajnie, Krystal Wigardów za to nie powinno. Life jam, nie life jamy. Smoki chciałbym ignorować w miarę możliwości. Chciałbym też, żeby smoki mnie ignorowały. Spójrzcie, jaki ładny smoczek. O kurwa, przez to myślałem, że mnie to wypierdoli poza miejsce, w którym jestem. Smoku, słuchaj, nie przejmuj się mną. Ja sobie tylko przychodzę. A wiesz, jak ktoś pytał, każdy z tych Guardian Dragonów działa praktycznie tak jak ten boss. Z którym dopiero co się biliśmy, więc wydaje mi się, że absolutnie nie ma sensu tego robić. Chyba, że komuś zależy na tym, żeby pozbierać przedmioty, które tu leżą. Mi na pewno, nie? O kurwa. Hulala. To było takie, podnoszę przedmiot i już w ostatniej chwili widzę. Shit. Anyway, wiecie gdzie nam zawsze nie było? U Kalamita! Ha, ha, ha! To będzie zabawne. Nie, serio, w chuj czasu już nas nie było u Kalamita.
Wydaje mi się w ogóle, czy Kalamit to swoją telekinezą nakłada debuffa, kiedy wie, że przyjmujemy dodatkowe obrażenie. Bo taki miałem wrażenie ostatnio, jak u niego byliśmy. Tak, wiem, że było to dawno temu i nieprawda, ale... Au. Halo? Nie będę kwestionował tego, co tu się wydarzyło. Dla własnego zdrowia mentalnego. Kolega do mnie biegnie, oczywiście, że tak. Chciałem się na niego zblokować. W sumie, jeżeli pokonam Kalamitę sam, to już będę mógł sobie spokojnie powiedzieć, że zgodnie z tym, jak powinni grać prawdziwi gracze Soulsów, Huldur, czyli samemu, bez żadnych summonów, że pokonałem każdego bossa w DS1. Moje śmiecia wyjebałem w DS68. Ej, nice. To znaczy bardzo dużo o mojej ścieżce w takim razie. Skoro moja ścieżka przy dobrych ranach wyciąga ledwo poniżej 40. W tę stronę. Tam coś leży, ale... Pytanie, ile kundli po drodze będzie czekać? Przynajmniej dwa. A pewnie więcej. Cześć, piesku. Cześć, piesku. I tak zaraz od tyłu jeszcze jeden piesek. A, duża dusza tylko. Nie było warto. Przed wood. W sumie bicie tego Ermena bez Leaf Shielda jest znośne, I guess. Nie wiem, na ile przyspieszasz sobie ten robot. Możliwe, że sobie przyspieszasz robotę. Ja nie wiem, raz, że tu się po prostu omijam krokami odpowiednio wymierzonymi. Dwa, że Woodmana bije bronią Hitmana. Nie zdziwię się, jeżeli bicie go Edge-shooterem jest szybsze. Ale jednocześnie, nie wiem, jakoś przyzwyczaję się z was do bicia go Hitmanem. W drogę do Kalamita, naprzód! Cześć, słonko. Nie, o Jezu, ten dźwięk! Czy to kolejny ze smoków, któremu należy się jeść pod brzuchem? Chyba nie. Chyba inaczej, chyba nie aż tak. O, to był dobry moment na Estosa. To jest dobry moment na Estosa. Póki ma ich dużo. Dobra. O Boże, nie wyczuwam jeszcze, kiedy on zlatuje, żeby zionąć, a kiedy zlatuje, żeby się daszować. O kurwa. Au. Czy Kalamitowi można odciąć ogon i dlaczego tak? Lepszym pytaniem jest, dlaczego nie chcę próbować. A kurde, nie można przez to przerolować. Myślałem, że może da radę. O kurde. A nie, jest okej. Jestem przeważliwiony, ale Koksajt napisał, że fajnym jest jego ogona.
To zaczynam podejrzewam, że z jego ogona nic nie ma. Obsydianowa, to w sumie coś kojarzę, więc możliwe, że tym razem mnie nie okłamujesz. Daleko jestem, żeby go zaatakować. Kurwa! Z jednej strony nie mogę stać przy nim, z drugiej strony nie mogę stać daleko od niego. Ciężka sprawa. Au. Zły dol. A raczej jego brak. Kurde, nie trafiam go tymi atakami jak on żenie. This is fine. Jak już mówię, nie trafiam go kompletnie. Au. Musiałem Estusa raczej. A? Zdążę? Nie, zdążyć. Dobrze, akurat zioną ogniem, bo to daje mi chwilę. A. Jestem w złym położeniu i chyba obydwa. No bo nie jestem wystarczająco daleko. Nice. No co chcesz zrobić? O, jeden atak za dużo. Wow, wjebałem się w to. Najgorzej. Zdążę? No na pewno jak nie jak będę się dolował do przodu. O mój Boże, jestem za blisko niego. Chyba anti, proszę. No, czemu się nie mogę zlokować? Poczekaj. Biegnij, 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 biegnij. Dobra, this is fine. Za wolno. Podobione. Znaczy ja lubię się lokować, żeby nawigować podczas walki. Nie...
jeżeli jestem daleko od przeciwnika, bo jak jestem blisko przeciwnika, no to wiadomo, że niekoniecznie, tak? Ale jak jestem daleko, to jest to dla mnie po prostu wygodniejsze jako tako. Najpotężniejszy pierścień w grze, nic kogo założyć. Już go zakładam. Już pierścień został założony. Dla ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi, to w Calamity Ring zwiększa przyjmowane obrażenia. Nie pamiętam, czy o 50, czy o 100%. O dużo w każdym razie. Ile potrzebuję na poziom? Raczej nie, ja też, żeby ta jedna... Żeby tyle dusz, ile mam, mi wystarczyło, tak powiem. No, nie wystarczyło mi. No dobra, pytanie, gdzie teraz idziemy? Tyle miejsca jeszcze mogę się udać. God damn it. I żadną z nich nie jest ostatni boss. Moment. Pozwolę sobie Google. Jako tako wykorzystać na chwilę, bo nie pamiętam jednej rzeczy. Czy żeby walczyć ze Seidemonem wystarczyło po prostu się przenieść do tego? Do Azylum? Czy trzeba było coś jeszcze zrobić? Bo Not Gonna Lie nie pamiętam w tej chwili dokładnie. No bo tak, z rzeczy, które mi zostały, no to jest ten. Jest Stray Demon, jest Moonlight Butterfly, jest Gwendolin, jest Ariamis, no i Gwyn. Dobra, tylko teraz jak się tam szło, to jest mój największy problem, bo chyba nie szło się tędy i to jest najgorsze. A może i szło się tędy. Tylko jeszcze nie pokonałeś? Nie, o co chodzi? Chcę się dostać do tego kruka, tylko za cholerę nie pamiętam, jak tam się szło, a co? Spadasz z windy. Właśnie wydawało mi się, że tam się da jakoś inaczej to zrobić. I za cholerę nie pamiętam, jak... Ujo, zabierz mnie stąd! Ujo. Bo ten kruk mnie stąd nie zabierze, prawda? To tak nie działa, prawda? Tak. Ujo. Ujo.
Czemu taki jesteś? Uju. Możesz go zaatakować. To brzmi jak dokładnie to, co chcę zrobić. Teraz tak, windy były... Tu, jeśli mnie pan nie myli. I że tutaj gdzieś... Tutaj? Trzeba było spaść, czy jeszcze wyżej? Zobaczę sobie jak ten, czy będę miał jeszcze gdzieś spaść. Tam, dobra. Czyli jak dojadę na górę, to... Wjadę jeszcze raz na dół. I będę prawo spać. O kurwa! Ej, ja żyję. To mało. Mało. Dobra, tylko gdzie teraz? Tędy? Że o to po prostu? Po łukach. No nie wiem, że muszę przejść tutaj i zeskoczyć tutaj, come on. Nie wmówisz mi, że tak trzeba zrobić. Wiecie, jak to się skończy, prawda? Wiecie, jak to się skończy, prawda? Za każdym jebanym razem. I teraz jeszcze te jebane szkielety mi żyć nie dają. Jak mi powiesz, po co jest ta pałka, to może sprawdzę. Bo takie losowe pytania mnie niekoniecznie przekonują do sprawdzania. Wyskoczyć. Chyba nie rozumiem wciąż. Co ma pałka do skakania? U mnie problemem nie jest to, że ten, że ja nie umiem skakać normalnie, tylko że ja na analogu zazwyczaj pierdolę kierunki kompletnie. Przez co dość szybko... Jezu! Przez co... gdzieś to, co widać przed chwilą. Bo to się nie da po prostu zbiec, prawda? Nie, to nie ma szans, żeby się dało zbiec. To jest za daleko, żeby po prostu zbiec. No dobra. I guess, że można się po prostu zrolować. Holy fuck. Ale tu już nie... What? 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 Czyli z drugiej strony. Chyba, że to jest jakiś przedmiot. Nie ma. Dobra. Zwijmy się w kulkę. Zabieraj mnie stąd.
Nie ukrywam, może się przydać. I niech zgadnę. Niech kurwa zgadnę. Muszę powtarzać całą tą sekwencję. Prawda? Nie mogę już tej wyskoczyć, prawda? No tutaj nie ma chuja, żebym przeskoczył. Jedyne, co bym mógł zejść, to tutaj to... spróbować wejść. Okej, okay, da się. Jeżeli się tu nie spierdolę, to się da. Powiedziałem coś. Dobra. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. This is fine. Nothing to worry about. Udowadniam sobie, że potrafię grać platformówki, ale z ZX-a i tak nigdy nie przejdę. Zabierz mnie stąd! Lecimy! No dobra. To teraz najważniejszym pytaniem jest, co ja właściwie chcę tu osiągnąć? Umrzeć od hollowów z oczami. To jedyne, co dzisiaj potrafię. Przysięgam, hollowy z oczami to największy skurwysyny. Bossy lalka. Doskonale. Co oznacza, że pewnie chciałbym jak najszybciej znaleźć ognisko. Żeby przypadkiem nie musieć powtarzać całego segmentu. Bo chyba zrobiłbym sobie krzywdę, gdybym musiał. Siemson? Nigdy nie widziałem podobnego demona. A cóż to za demon? Wow. Holy fuck, te ataki. Au. A, bo on może zostać w buchy przy atakach. Dobra. To jest fajne. Przynajmniej ten running atak halabardy jest całkiem spoko. On teraz wybuchnie. Przepraszam. Chodzę tam jeszcze, Tafiro. Dzięki, dzięki. To jest ten moment na Estosa. Tej halabardzie brakuje czasem takiego pionowego cięcia i właśnie pod tym względem Lanika takie spoko. A! Prosto na mnie. Au. Nie, niczego głupiego. Musisz tylko przeżyć tę walkę. Wystarczy, że się nie wyjebiesz i wszystko będzie okej. Okay.
Ale na pewno tak nie skończę tej walki. Au. Właśnie sobie tak teraz umrzeć w najgorszy możliwy sposób. Absolutnie jestem w stanie wiedzieć, że byłoby mnie na to stać. Slabik. Dobrze mieć słaby, kiedy twoja broń się ulepsza z czanków, których nie masz, co nie? Jezu, nie rozumiem, czemu oni tak zrobili z tymi czankami, naprawdę. Czy jest jakiś rozsądny powód, dla którego tak działa? O kurwa, Needle. Poczekajcie, tu się wychodzi z powrotem tam. A to nie jest chyba miejsce, w którym chcę być? Nie, ja tu chciałem iść. O cóż, to za kolega. Siema. Kolega, coś stało. Co się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Czyli mówicie, że to już tak naprawdę nic więcej nie ma? Znaczy teoretycznie zgaduję, że po coś chcieliście, że ten klucz wziął, więc mogę jeszcze się przejść zobaczyć, gdzie ten klucz może zostać użyty. Ten duży wąż może... Słucham? Jeszcze raz, proszę, słucham? Chyba coś źle przeczytałem. Musiałem coś źle przeczytać. Bo ktoś właśnie na czacie napisał mi, że te czanki, na które narzekam od jakichś 5 streamów, że ich nie, że mogę je w jakiś łatwy sposób uzyskać. A, musiałem... chyba wada wzroku mi się pogarsza. Chyba jednak podejść do okulisty. Bo aż głupio. Halo? Ej, Kreszkild. Ale już nie żyje, to na pewno. Ulala. Oni są za wolni, to dlatego. TF. I to wszystko potem pierścień? Kiedy pozwala szybciej powoli chodzić bodajże? O, warto. Czy jest tu coś jeszcze godnego uwagi, czy już na spokojnie mogę sobie stąd iść? Ale to rozwiązuje moje zagwozdki, I guess? Lalkę znalazłem, tak.
to mówi, że jak mogę dostać te czanki? Jeszcze raz? Bo rozumiem, że u tego kolegi, który tutaj sobie grzecznie i kulturalnie siedzi. Znaczy, nie tutaj. Holy fuck. Siemson? Pobudka? Wstawaj! Szybciej! Budź się! I co mu dawać, żeby mi dał zwykłe czanki? Słaba. Jeszcze mi powiesz, że to jest 1 do 1, to chyba w ogóle jebne. I can't. Holy fuck, I can't. Nie mogę. Dosłownie nie mogę. Jesus fucking Christ. Po prostu nie mogę. Kolegowie, nie wytrzymię. Czanki w tej grze to jeden wielki pierdolony mem. To jedyne, co mam do powiedzenia. Tak swoją drogą, wiecie, jakiego jeszcze bossa nie pobiłem i absolutnie nie chce mi się go bić? Chyba, że go pobiłem i nie pamiętam. Gaping Dragon. Nie biłem Gaping Dragona, prawda? Dobrze, kowal nie sprzedawał. Wydaje mi się, że nie. Z kolei tak już jestem na wiki. Nie, sprzedaję tylko te duże szaldy. Czy kurwiłem na bazyliczki w DS1? No nie aż tak. Znaczy bardziej kurwiłem w tym. W Great Hollow. Aniżeli w Depsach. Bo Depsy kompletnie olałem. Wiem, że potem wracałem po płomień, ale chyba... Znaczy po płomień, po żar. Ale chyba też... dalej nie szedłem. Ej, siema. Fine. 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 I zapadł, kurwa, mrok. A dobra, pytanie za 300 tysięcy punktów. Gdzie jest, kurwa, Gwendolin? Bo to jest kolejna rzecz, których nigdy nie pamiętam. Mam powiedzieć. Znaczy ja wiem, że on jest za jakąś ukrytą ścianą, a chcę po prostu do niego iść i niekoniecznie chce mi się jakoś specjalnie latać. Powiedz mi chociaż, czy to tędy. Czy ta winda tu przyjedzie? Chyba tając się z sandą, czyli... Chyba tędy, I guess.
Tak dawno nie byłem w tej pierwszej części analnego zadania, że już nie pamiętam. A i chyba tym mostem na dół. No to już wiele mi mówi. Bo ja teraz już jestem na dole? Czy jeszcze w dół muszę zjechać? Zerknę na dole, zobaczę. No i to jeszcze ta. A w sumie ona na fajerki petku chyba była. So it was you, was it? How dare you produce a blade upon a dead? A czyli nie mogę się na nią zlokować. Ależ piękne fasole. Dusza fajerki perki. Pszne. To jeszcze raz, czy jestem na samym dole, czy jeszcze piętro w dół muszę zjechać, bo nie pamiętam. Zaraz zerkniemy. Jeżeli tu jest coś na dole jeszcze? Nie wygląda, żeby coś było na dole. Jest to chyba tu. Chciałbym wiedzieć, że to tu. Jeszcze piętro. CO?! Dark Souls 1 i backstaby. Znaczy tutaj się idzie daniami, co tyle wiem. Chcę do Gwendoliny najpierw iść. To jeszcze na dół. I teraz standardowe pytanie, w którą stronę było na dół? Chciałbym wierzyć, że w tą. I jadę do góry, prawda? And I want to fucking die. Why? To było co najmniej interesujące. No i przynajmniej ognisko mi dali przed nim. To jest duży plus. To brzmiało jak dźwięk znikającej niewidzialnej ściany. Dobra, teraz jak się z tym skurwysynem walczyło? Kojarzę tylko, że on się w kółko teleportował. I rzucał w nas syfem. Good fucking god. Big gay. Nie mogę. On mnie trafia przez ściany. Ta walka jest absolutnie przeklęta, holy fuck. Zwłaszcza jak daję, będę do niego biegł. Nie mogę. CO?! Jezu. Zapomniałem, że to było rzeczą. Jezu! Gwendolin, ty kurwa jebana. Nie wierzę w tego człowieka.
Aż nie wiem, czy można tu mówić o człowieku. Najgorsze jest to, że przez to, jak mam ustawione skoki, to nie do końca mogę nawet w jego stronę biec. Au. Bo muszę być gotowy do rola w każdej chwili. Dobra, to jest dobry moment, że będę dzisiaj skończyć, to na pewno. Bo zostałem za bardzo zmemowany. Gwendolyn, ty... Ojo. Także na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Przepraszam za problemy techniczne, które mi spowodowało. Mam nadzieję, że nie będzie się to za często powtarzać, aczkolwiek winiam sztormy w tej chwili. I co, trzymajcie po. Cześć.